Krzysztof pracuje jako kierownik budowy od 15 lat. Rozpoczynał pracę jako pracownik fizyczny, w międzyczasie skończył studia na Politechnice, zrobił wszystkie niezbędne uprawnienia. Jego zaangażowanie w pracę zostało docenione przez pracodawcę i Krzysztof został kierownikiem. Obecnie kieruje zespołem kilkudziesięciu ludzi. Na Krzysztofa można zawsze liczyć. Każdą budowę traktuje, jakby budował dom dla siebie. Wszystkiego dogląda, spędza w pracy o wiele więcej czasu, niż tego wymaga etat. Nawet w czasie prywatnym kontroluje, co dzieje się na budowie. Ma swoich zastępców, ale lubi sam wykonywać prace operacyjne. Gdy pojawia się jakaś trudna sytuacja w pracy czy konflikt, Krzysztof osobiście ingeruje i rozwiązuje sprawę. No szefie, mieli być do godziny 14 na wymianę okien i drzwi, ale do tej pory... Leszek, poczekaj do godziny 16, na pewno przywiozą. Ja nie mogę dzisiaj przyjechać. No tak, ale ja o 16 muszę wyjść z pracy. No dobra, okej, to ja przyjadę, jestem blisko tej budowy, więc podjadę. No ty chyba zwariowałeś. Przecież jesteśmy u rodziny na przyjęciu, a ty będziesz szedł do pracy? Nie może on zostać w pracy od Wielkiego Święta? No ale coś zaplanował, no... On coś sobie zaplanował, tak? Ale w końcu to jest twój pracownik. Kiedy ty w końcu nauczysz tych ludzi myśleć? Dobra, nic się nie stanie, jak wyjdę na chwilę. Zaraz wrócę. No, może z godzinkę, może dwie maksymalnie. Możesz poczekać tutaj. Zawsze jest tak samo. No, cześć Monika. O, cześć Krzysiu. Słuchaj, mógłbyś przyjechać do mnie na spotkanie? Potrzebuję spotkanie zrobić takie biznesowe. Mam bardzo fajny produkt, odkurzacz. Super, super naprawdę. Chciałbyś przyjechać zobaczyć go? Monika, ale ja nie mam kompletnie czasu teraz. Zaległości na działce i w robocie jeszcze mam, także nie mam na takie rzeczy czasu teraz. Proszę cię, no wiesz, to znajdź chwilkę czasu. Zabierz Małgosię, przyjedźcie. Wiesz co, to może u nas organizujemy jakieś spotkanie i wy przyjedziecie, zaproszę jakichś znajomych. Super by było, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Super, naprawdę, na ciebie zawsze można liczyć. Małgosia, zorganizujemy spotkanie dla Moniki u nas biznesowe, co? No ale kiedy ty chcesz to zorganizować? Przecież kompletnie nie masz na nic czasu. Zobacz, ile tutaj jest roboty na tej działce i w pracy. Jak ty sobie to wyobrażasz? Masz zawsze jakieś głupie pomysły. Krzyś jest kompletnie przeciążony. Bierze na siebie zbyt dużo obowiązków, przede wszystkim w pracy. No i znajomi. Nie potrafi im kompletnie odmówić, a często sam wychyla się z pomocą. Jeździ, załatwia, robi coś dla innych. Wychodzi wcześnie rano, przychodzi późnym wieczorem, ciągle w napięciu, ciągle w jakiejś gonitwie. Po prostu nie daje rady. Z tego przeciążenia nie ma już po prostu sił. Musi coś z tym zrobić, bo się to źle dla niego skończy. To tak siedzisz. A wiesz co, od kilku dni mnie męczy arytmia, cały czas serce mi wali po prostu, także... Chłopie, powinieneś iść do lekarza. Masz jakieś tabletki czy coś? Nie mam czasu na lekarza. Wiesz co, muszę kupić nowe auto. Te stare muszę sprzedać, ale kupić nowe. Poważasz mi? Dobra. Teraz? No. No to jedźmy, tylko czekaj. Zadzwonię do Małgosi i powiem, że będę później w domu. No cześć kochanie. Cześć. A wiesz co, będę trochę później dzisiaj, bo jadę z Emilem poszukać jakiegoś auta dla niego. Ale przecież miałeś dzisiaj pojechać do lekarza z kotem. No wiem, ale no to pojadę jutro. Nie możesz jutro jechać. Trzeba dzisiaj do weterynarza jechać, koniecznie.
No dobra, to pojadę na kliniki, one działają całą noc. Pojadę, to pojadę dzisiaj, jak wrócę. No dobra. Cały czas chrapiesz. Idź spać do salonu. Nie można w ogóle spać tak mocno chrapiesz. Co ci się dzieje? Źle się czujesz? A, cały czas mi to serce tak wali po prostu. Tłucze się niemiłosiernie, wiesz, i chwilami staje mi, i chwilami tak, wiesz, brakuje mi oddechu w tym momencie. Jakoś tak dziwnie. Może zmierz sobie ciśnienie. Przyniosę ci ciśnieniomierz. A dobra, spróbujmy. No, przyniosę. Proszę, no ciekawe, ostatnio miałeś cały czas wyższe ciśnienie i wysoki puls. Skali zabraknie niedługo dla ciebie. No zobacz, samo ciśnienie jest takie duże, 143 na 95. Ale puls 120. Powinieneś odpocząć. Masz za wysokie ciśnienie i puls. Musisz odpocząć. Niepotrzebnie tyle rzeczy na siebie bierzesz. Ciągle jesteś zajęty, przyjeżdżasz późno, wychodzisz wcześniej rano. Czemu dzisiaj przyjechałeś tak późno? No bo musiałem jechać do Marka do szpitala. Jeszcze z Emilem za tym samochodem. Jeszcze coś tam było. Ciągle coś. Ale musisz pomyśleć w końcu o sobie. Bo po prostu nie dasz rady. Jesteś coraz bardziej zmęczony, masz mniej sił, a tyle na siebie bierzesz. Musisz o tym pomyśleć. Tak nie może być. Jak mam to wszystko pogodzić? Praca, dom, znajomi. W pracy mnóstwo obowiązków. Ciągle coś robię, ciągle gdzieś jeżdżę, ciągle ktoś chce coś ode mnie. Małgosia ma pretensje do mnie, że wiecznie mnie nie ma, a przecież robię, cały czas robię coś, cały czas coś robię. Nie daję już rady. Nie ogarniam tego. Program mięśnia sercowego Nie dam rady, to już jest dla mnie za dużo. To, co teraz tutaj powiem na temat pracy mięśnia sercowego, jest w dużym stopniu uproszczone. Omawianie programów dotyczących serca zajmuje 1,5 godziny wykładu i jest realizowane na seminarium germańskiej 2. stopnia. Warto poznać tę wiedzę. Mięsień sercowy reaguje w konflikcie przeciążenia. Nie dam rady, to już jest dla mnie za dużo. Główna treść tego konfliktu to jest utrata własnej wartości. Przeciążenie może być spowodowane wieloma obowiązkami, które na siebie bierzemy, lub różnymi trudnymi sytuacjami, które na nas spadają.
W tym odcinku serialu terapeutycznego pokazaliśmy, jak bohater, Krzysztof, bierze sam na siebie te obowiązki, co doprowadza do konfliktu realnego przeciążenia w jego przypadku. Serce zbudowane jest z umięśnienia prążkowanego poprzecznie oraz z umięśnienia gładkiego w niewielkim stopniu. Zadaniem serca jest transportowanie w sposób rytmiczny krwi, dlatego też reakcje serca w sensownym biologicznym specjalnym programie natury skutkują zmianą tej rytmiczności. Objawy, z którymi może dana osoba być skonfrontowana, to jest tachykardia, czyli często skurcz. Mówimy tutaj o powyżej 100 uderzeniach serca na minutę, plus może wystąpić obniżenie ciśnienia, kiedy reaguje lewa strona mięśnia sercowego. Może też ktoś mieć często skurcz z podwyższonym ciśnieniem i w takim wypadku mówimy o reakcji w biologicznym konflikcie prawej strony mięśnia sercowego. Tu w przypadku naszego bohatera miał miejsce ten konflikt, bo ma on podwyższony puls powyżej 100 uderzeń na minutę i podwyższone ciśnienie. To ciśnienie może też być znacznie wyższe. Innymi objawami, które mogą wystąpić w zależności od intensywności konfliktu i czasu trwania w aktywności konfliktu, czyli od tak zwanej masy konfliktowej, jest migotanie serca, biologiczny szok, czyli jest to takie odczucie unicestwienia. Jest to bardzo specyficzne poczucie. Wiele osób mówi o tym, że doświadcza czegoś takiego bardzo dziwnego i bardzo niepokojącego. Może być i bardzo często występuje obniżenie wydajności. W aktywności tego konfliktu medycyna konwencjonalna może postawić diagnozę martwicy mięśnia sercowego czy niewydolności mięśnia sercowego. Jeżeli chodzi o martwicę mięśnia sercowego, to jest ona spowodowana ubytkami w tkance umięśnienia prążkowanego. Natomiast inaczej interpretuje to medycyna konwencjonalna, przypisując martwicę mięśnia sercowego zaburzeniom krążenia, głównie tutaj wieńcowego. My inaczej widzimy tę przyczynę. Może też być i bardzo często występuje objaw bezdechu, problemów z nabraniem powietrza, z oddychaniem pełną piersią, czy też chrapaniem. Te problemy z oddechem spowodowane są tym, że bezpośrednio pod ośrodkiem sterowania mięśniem sercowym, tutaj mamy przekrój przez mózg, na poziomie organów zbudowanych z nowej mezodermy jest to łożysko nowego mózgu, więc mamy prawą stronę mięśnia sercowego i lewą stronę mięśnia sercowego. Widać by to było na tomografii komputerowej mózgu, gdyby ktoś miał te programy w swoim organizmie. A tuż bezpośrednio pod tymi ośrodkami sterowania mięśniem sercowym jest ośrodek sterowania pracą przepony, po prawej stronie i po lewej stronie ciała. Jeżeli dojdzie do zgromadzenia znacznej masy konfliktowej, to znaczy ognisko Hammera jest znacząco duże, to dochodzi do mechanicznego nacisku na pracującą przeponę i wtedy właśnie mamy do czynienia z takimi objawami jak jakiekolwiek problemy z oddychaniem. Wracając do treści konfliktu, czyli do odczuć, które mogą spowodować wystartowanie tego biologicznego programu mięśnia sercowego, może to być to wspomniane przeciążenie, nie dam rady, to jest już dla mnie za dużo, ale pamiętajmy o tym, że to wszystko jest w kontekście utraty własnej wartości. Tak jak to pokazaliśmy w naszym serialu, Krzysztof nie odmawia innym ludziom, tylko stara się spełnić ich oczekiwania, robi coś dla innych, ponieważ gdyby tego nie zrobił, gdyby odmówił, w jakiś sposób ucierpiałaby jego wartość. Zakłada, że tak by było. W rzeczywistości tak nie musiałoby być, ale to jest wszystko w sferze jego wyobrażeń. Może to być realne przeciążenie obowiązkami. Jest dużo osób, które chociażby w pracy
tyle obowiązków mają, że nie dają rady z wykonaniem ich wszystkich, bądź też nie potrafią innych poprosić o pomoc, czy w sytuacji, kiedy pełnią funkcje kierownicze czy menedżerskie, mają duże problemy z delegowaniem zadań, muszą się w te wszystkie zadania operacyjne angażować. To jest też odczucie ograniczonej wydajności. Często też program właśnie mięśnia sercowego jest uruchomiony wtedy, kiedy dochodzi do jakichś objawów płynących ze strony innego programu. Ktoś na przykład zmaga się z bólem czy z jakimś innym ograniczeniem i wtedy właśnie odczuwa, że on nie da rady już więcej znieść tego objawu czy bólu i na skutek tego odczucia zostaje uruchomiony program mięśnia sercowego. Nie móc dać z siebie wystarczająco dużo, mieć za mało siły, żeby kogoś pomóc, żeby kogoś przekonać, nie móc wystarczająco dużo osiągnąć, czy nie móc już tak więcej dużo pracować, czy komuś coś dawać. Cel i sens biologiczny, jeżeli chodzi o program mięśnia sercowego, polega na tym, że jeżeli mamy takie odczucie przeciążenia, to potrzebujemy więcej siły, żeby sprostać tym obowiązkom czy tym zadaniom. Dlatego serce w aktywności konfliktu pracuje w taki sposób, żeby przepompować większą ilość krwi. Ta krew trafia do płuc, tam jest natleniana i trafia do organizmu, w związku z czym mamy realnie więcej siły i rzeczywiście w początkowych stadiach tego programu, kiedy czujemy się przeciążeni, kiedy mamy ekstra coś do wykonania, czy jakąś trudną sytuację, mamy tej siły więcej. Ale później, kiedy na skutek działania szyn czy recydywy tego konfliktu, wiele razy jesteśmy w aktywności i w wagotonie tego konfliktu, to summa summarum dochodzi do znacznego obniżenia wydajności. Więc czas aktywności, czas, który spędzamy w aktywności biologicznego konfliktu, ma bardzo duże znaczenie, jak zresztą w przypadku każdego programu. Im krócej jesteśmy w aktywności konfliktu, im jesteśmy bardziej wyczuleni na to, co odczuwamy, jak reaguje nasz organizm, analizujemy to, co się dzieje w naszym życiu i w naszych relacjach, a co może spowodować właśnie takie odczucie przeciążenia, to im szybciej to zrobimy i zakończymy ten konflikt, tym objawy, które będą miały miejsce w fazie wagotonicznej czy w epikryzysie, będą mniejsze, będą dla nas łatwiejsze do zniesienia. Kiedy ktoś ma arytmię, problemy z ciśnieniem, z pracą serca, idzie do lekarza i wtedy często słyszy: praca pana serca mi się nie podoba, pana serce mi się nie podoba. Taka diagnoza, czy takie słowa wystarczą, żeby uruchomić w naszym organizmie kolejne programy. Tutaj te słowa mogą spowodować wystartowanie programu dotyczącego osierdzia i mamy kolejny biologiczny konflikt, kolejną biologiczną reakcję. Jeżeli poznajemy wiedzę germańską w sposób systematyczny, jeżeli rozumiemy sens naszych biologicznych reakcji, a co za tym idzie, objawów, z którymi jesteśmy konfrontowani, możemy spokojnie i bez lęku przechodzić te wszystkie objawy. Nie musimy realizować czyjegoś scenariusza, że to, co się dzieje w naszym organizmie, jest bardzo niebezpieczne i niechybnie prowadzi do wielu przykrych komplikacji i konsekwencji. Nie realizujmy czyjegoś scenariusza. Poznawajcie wiedzę germańskiej, przyjeżdżajcie do nas na seminaria, ponieważ wtedy, kiedy niewiele dzieje się w naszym organizmie, możemy z czystym umysłem przyswajać wiedzę germańskiej i testować ją na drobnych programach, na drobnych objawach czy chorobach, które biegną w naszym organizmie. Jeżeli jest już to coś znaczącego i wtedy szukamy pomocy, szukamy innych metod postępowania aniżeli konwencjonalne, również mamy szansę zrozumieć to, co się dzieje w naszym organizmie i się uspokoić, ale proces edukacji, proces uczenia się, przyswajania nowych informacji jest wtedy o wiele trudniejszy. Także pamiętajcie,
Najważniejsze jest to, żeby być jak najkrócej w aktywnościach biologicznych konfliktów, ponieważ nie wyeliminujemy trudności z naszego życia. Zawsze będziemy na nie reagować, ale to my decydujemy o tym, jak długo będziemy trwać w tych biologicznych reakcjach. Natura chce, żebyś żył. Pomóż jej w tym.